Moja definicja życia jest przede wszystkim szczęście, bycie szczęśliwym i szukanie tego za wszelką cenę. To jest taki mój cel w moim ogólnym rozwoju, żeby czerpać radość, zadowolenie i szczęście właśnie z prostych rzeczy. Na pewno jest to genialne miejsce, w którym się znalazłem i w którym dano mi możliwość mieszkania tutaj i się realizowania. Ja bardzo kocham naturę i ona mi daje bardzo dużo właśnie poczucia tej wolności. Wolnym nie można być chyba cały czas. To jest taki stan, który się pojawia nagle, że czujesz to w sobie, po czym on znika. Ja jakby nie myślę za dużo o wolności. No, tak jest też ten świat. Tak to też wygląda, że pewne rzeczy musisz zrobić, chcesz zrobić. Ważne jest, żeby w tym wycinku, który ci zostaje, żeby w tym umieć znaleźć tą wolność, o której każdy gdzieś tam marzy, nie? Jeśli marzy. To było marzenie Pawła, że kiedyś tam na emeryturze, jak będzie więcej czasu, no to będzie miał dwa ule, hobbystycznie. Moim marzeniem to nie było, więc trochę z przypadku, bo ja też tam gdzieś uczulona na pszczoły trochę jestem. No ale jak już potem mieliśmy te pszczoły, to też się rozkochałam w tym i weszłam w to po prostu. Tylko że nie czekaliśmy do emerytury, bo właśnie mieliśmy rozmowę z naszymi przyjaciółmi, którzy powiedzieli, no ale na co czekacie? Tak się dzieje źle z pszczołami. Taka jest sytuacja, a nie inna, więc może zacząć już. My wam pomożemy, jeśli chcecie. No i faktycznie nam bardzo pomogli. Dzięki nim właściwie w ogóle zaczęliśmy tą historię z pszczołami. To miał być na początku tylko jeden ul. Dwa maksimum. Teraz mamy 14 uli. W ciągu pierwszego roku mieliśmy już 6 uli, co tak rośnie cały czas. A nie wiem, czy się zatrzymamy. Poszłam na kurs pszczelarski. To był pierwszy poziom, gdzie była tylko teoria, ale dalej było za mało. Później mieliśmy właśnie możliwość, dzięki naszym przyjaciołom, żeby uczyć się od pszczelarza, który ma pszczoły kilkadziesiąt lat już. Przyjeżdżał tutaj pan przez pierwszy nasz sezon pszczelarski, który pokazywał nam krok po kroku, co trzeba robić, jak. No i tak się uczyliśmy, ale tak naprawdę naszym zdaniem to jest tak, że właściwie uczysz się dopiero na własnym doświadczeniu. Czyli z każdym rokiem uczysz się więcej, poznajesz pszczoły, za każdym razem jest to co innego. Każdy rok jest inny, każda rodzina pszczela jest inna. I sam musisz jakby potem wyczuć i zobaczyć, jak z nimi postępować. Widzisz, stałem się królem. O, już jedna mi siedzi. No już, to nie szkodzi. Idź, odejdź. Odejdź. Jeszcze są grzeczne. Najbardziej stresujący moment dla mnie był z pewnością pierwsza wiosna, kiedy nasze pszczoły przeżyły zimę. Strach, zanim jeszcze zaczęły latać te pszczoły, czy one tam w środku są. Ale najpiękniejszy moment jest, jak one wylatują z ula. I ich jest naprawdę bardzo dużo. Radość wtedy pszczelarza, ja myślę, że każdy pszczelarz to odczuwa, jest tak ogromna, jest taka satysfakcja, że one są, że one żyją, że przeżyły tą zimę. To jest taki moment, że można w tym momencie umrzeć, bo mówisz sobie, tak, to jest nirwana. To jest ten moment, że czujesz, że nic więcej ci nie trzeba. Na pewno pszczoły mi pokazały dużo miłości, szacunku, dały mi dużo respektu. I w moim przypadku to jest właściwe, bo ja jestem bardzo chaotycznym człowiekiem i ja bardzo szybko chcę wszystko wykonać. A pszczoły uczą całkiem czegoś innego, że nie wolno być szybkim, trzeba się bardzo powoli poruszać i opanować swoje emocje, ponieważ pszczoły odbierają te fale i je to bardzo drażni. My nie żyjemy z miodu. My naturalnie zbieramy miód, w większości go rozdajemy, również sprzedajemy, ponieważ te pieniądze przeznaczamy cały czas na rozwój tego miejsca. Dla nas przede wszystkim są na pierwszym miejscu pszczoły. To jest dla nas najważniejsze, żeby one żyły, żeby one przetrwały jak najdłużej.
zaglądasz do ula i nagle jest takie energetyczne połączenie. Cały ten świat, wszystko co na zewnątrz jest, zostaje gdzieś bardzo daleko, nie istnieje właściwie w tym momencie. Jesteś tej pszczoły. I to jest takie magiczne, to tak jakbyś dotykał innego świata trochę. Ja pamiętam, że raz było tak właśnie, że robiliśmy przegląd, ja później musiałam coś załatwić, pojechałam do miasta i sobie tak nagle uświadomiłam, że ja jestem tak jakby oddzielona nadal od tego, co się wokół mnie dzieje. Tak jakbym zupełnie inaczej patrzała na to, wiesz, na cały hałas, na światła, na ludzi, na nie wiem, co się problemy. Tam działo jeszcze, problemy. Bo jakby ta energia, która była wtedy, kiedy tutaj pracowaliśmy z pszczołami, podczas tego całego dnia jeszcze była we mnie. Czyli ja jakby patrzałam, nie chcę powiedzieć oczami pszczoły, bo nie chcę przesadzać, ale jakby właśnie ta energia, no nie wiem, natury, życia, cały czas była bardzo intensywnie we mnie. Także ten moment jest też bardzo ważny dla mnie, taki duchowy moment. Sztuka wyraża ludzi, ale daje też przede wszystkim dużo wolności. My jesteśmy po części pszczelarzami, ale również i artystami. I dla nas jest ważne przenieść to na naszą miłość, którą są pszczoły naturalnie i przenosimy to w takiej formie właśnie. Ja uważam w ogóle tak, że każdy z nas cokolwiek robi, cokolwiek, czy to jest gotowanie, czy wychowywanie dzieci, czy malowanie, czy robienie filmów, to zawsze pokazuje siebie. I dlatego ta pasieka jest taka, jaka jest, bo my tacy jesteśmy. Zaczyna Paweł. Bo to jest konstrukcja najpierw, prawda? Więc najpierw to on musi ugryźć to, jak to zrobić technicznie. I praktycznie. I praktycznie. Wtedy ja już myślę, co na to nanieść, żeby to pasowało, bo idziemy w jakimś tam kierunku, który sobie najpierw wybieramy. Ale ja wtedy jeszcze śpię, nie? Tak. A później jest odwrotnie. On skończy jakby swoją działkę, ma trochę czasu dla siebie i wtedy wchodzę ja, więc wtedy ja nie śpię po nocach. Wtedy ja myślę, jak? Co? A czy na pewno tak? Zresztą to jest zawsze praca razem. To jest zawsze tak, że ja pytam go o radę, on mnie, a jak myślisz, a może tak, a może jednak inaczej. Binnenkunst, to jesteśmy my i my to tworzymy razem. Jakby kogoś z nas zabrakło, to jest niemożliwe. Naturalnie, to trwa długo, taki proces zrobienia takiego ula. Czasem ma się ręce poranione, ale to jest nieistotne, bo człowiek wchodzi w jakiś taki tunel czasowy, który pozwala oderwać się od świata, jaki nas otacza, problemów, jakie nas otaczają i daje ci poczucie wolności. Każdy człowiek z natury jest egoistą, my tak samo jesteśmy i lubimy poklask. Ale nie chodzi tylko o poklask, chodzi o to, żeby cieszyć się dając komuś prezent, prawda? Jeśli widzisz, że ten człowiek się cieszy z tego prezentu, dla ciebie to jest też również wielką satysfakcją. I dla nas oczywiście tak samo jest. Jeśli widzimy, że ludziom się to podoba, jeśli widzimy, że ludzie z nami rozmawiają, że motywują nas w tym, to daje dużo radości. Są ludzie, którzy naprawdę, no, widzisz, że oni są tak oczarowani i tak, nie chcę powiedzieć wdzięczni, ale zarazem też, że mogli coś takiego zobaczyć, że nie wiem, że przychodzą do nas i nie wiem, ściskają nam, wiesz, dłonie, nie? Albo tam jedna pani nawet chciała ci pocałować, pamiętasz? Boże, to jest takie wzruszające. Takie zawstydzające gdzieś, nie? Chciała pocałować w rękę za to, że wiesz, aż mi się płakać, no, że wiesz, że zrobiłem coś takiego, nie? To jest strasznie miłe, no. To jest... Nie, to jest większe od pieniędzy, to pff, nie potrzebujesz tego, no. Przerwa! No. My sami nie podróżujemy za dużo, bo kochamy psy. I nam jest lepiej tutaj zostać na miejscu, ale dużo oglądamy. Internet jakby też to umożliwia. Oglądamy na przykład jakiś reportaż, powiedzmy, o Tybecie i zauważamy pewne szczegóły, pewne detale i to po prostu nas inspiruje i szukamy i się zaczyna, nie? Oglądamy jeden reportaż, drugi, zdjęcia, albumy, wszystko co możliwe i w końcu powstaje już jakiś tam mniej więcej projekt. Sam folklor jest bardzo kolorowy na całym świecie.
I on jest taki prawdziwy, prawda? Bo on jest taką solą ziemi. I to jest fajne i to łączy tak samo jak muzyka łączy. I to jest bardzo kolorowe. I fajnie jest, jak można to przełożyć w sztuce, bo to jest pozytywne, prawda? To nie jest nic złego. Może się komuś to nie podobać, ale to nikogo nie obraża, nikogo nie krzywdzi. Tutaj jak przychodzą dzieci do nas, zobaczyć pszczoły i zobaczyć, jak to wygląda, to one już dużo wiedzą. I na początku byli nawet trochę zdziwieni pozytywnie, że jest tutaj na takim poziomie, że te dzieci miały naprawdę pojęcie, chociażby o tym, że pszczoły wymierają masowo. Czy nie wiem, o tym, jak to w ulu wygląda, że królowa jest jedna. I to były maluchy, to były naprawdę tam dzieci, nie wiem, no koniec przedszkola, początek szkoły, nie? Obrazy, konstrukcje, które gdzieś zapadły w nas, jak byliśmy dziećmi, zostały na całe życie i one wyrażają coś. Jeśli pokazujesz dzieciom piękno, to one na pewno to zapamiętają. Teraz mamy taki nowy projekt, robimy koszki, czyli ule słomiane. Tradycyjnie, naturalnie jest to glina i odchody krowie, w odpowiednich proporcjach zmieszane, ale również je upiększamy. Również przynosimy motywy folklorystyczne w tych koszkach. Są to polskie, są to arabskie, są to hinduskie. I na dzień dzisiejszy nas to fascynuje, bo jest to piękny materiał i nam się to podoba, że można zastosować sztukę i piękno w użytkowej pracy. Dlaczego? Bo dlaczego się mamy w szarościach obracać? Dlaczego ma być to wszystko takie proste i praktyczne, prawda? Dlaczego nie mamy mieć tylko warzyw i owoców i tylko je jeść, bo kwiatki są niepotrzebne? Co ja mam z kwiatów? Patrz, jaki piękny motyl na tym jest. I piękno to też jest wrażliwość, piękno to też jest miłość. A my tego potrzebujemy w obecnym czasie, jaki teraz mamy. Zawsze jest taki fajny moment, jak mamy właśnie jakiś pomysł i wpływ jakiegoś folkloru, powiedzmy. I zawsze wtedy jest taki moment, że musisz to przełożyć na ul. Że to nie będzie obraz, to nie jest, wiesz, jedna ściana, którą musisz zamalować, tylko no to jest ul, czyli na przykład teraz koszka, więc to ma zupełnie inną formę. Masz cztery ściany, jest dach, jest wejście, wszystko można wyeksponować, wszystko trzeba połączyć. I to jest już taka praca złożona bardziej. To trwa czasami po parę miesięcy, zanim taki ul będzie gotowy. To nie jest aż tak bardzo, że płaczesz, ale jest trudno, jasne. Ten ul ci się podoba, włożyłaś w pracę, w to jakiś czas, jakaś atmosfera, energia. I wiesz, fajne to jest dobrze, że to jest sprzedane. Dlaczego? Bo ma osoba kupująca większy szacunek do tego, bo wiadomo, że to kosztuje. Ale jakkolwiek boli to, jasne, że boli, no kurczę. Zawsze. No, mówisz, ach, mogliśmy zostawić. No tak, bo teraz już nie ma tych uli, które sprzedaliśmy, prawda? No nie wiemy, co się tam dzieje w nich. I zawsze prosimy ludzi, którzy kupują nasze ule, o zdjęcia później, kiedy już są zasiedlone przez pszczoły, bo to jest jakby ten moment, że to życie wchodzi w ten ul. My go jakby robimy i on jest surowy, on jest martwy. No musi być życie, to nie ma sensu dobra, bez życia. Jak te pszczoły tam włożysz, to jest całość, nie? To wtedy właśnie możesz siedzieć i powiedzieć, tak, to jest moja pełnia, nie? Ta pasieka zmieniła nasze życie bardzo. Myślę też, że uczyniła nas jeszcze bardziej pracowitymi. Sama opieka nad pszczołami, a do tego jeszcze wykonywanie tych wszystkich obiektów. I jakby już bez tego nie możesz żyć, bo ja czasami mam tak, mówię, że jestem już taka zmęczona, nie robię nic. Nie maluję nic, żadnych uli, zero projektów, ja chcę teraz tylko chodzić z psem na spacery i mieć spokój. I może to trwa 2 tygodnie, maksimum 3. I już czuję, że coś jest nie tak, że coś musi znowu powstać, wiesz, już jakby nie jestem sobą do końca i drażni mnie to. I znowu rzucamy się na kolejny projekt, nie? Czyli, no tak jak pszczoły, no nie ma odpoczynku. To na pewno zmieniło. Poza tym, no dowiedzieliśmy się pewnie mnóstwo ciekawych rzeczy o pszczołach, o kulturach. Poznaliśmy ciekawych ludzi przy okazji jak najbardziej, nie? Ale przede wszystkim ma ten kontakt, wiesz, z naturą, nie? Szczęśliwe życie. Przede wszystkim ma ten kontakt właśnie z ulem, nie?